Witam Państwa serdecznie, Zbyszko Patyk. Mam ogromną przyjemność z Państwem się dzisiaj spotkać. A ta przyjemność to jest też wzajemna, dlatego że wiem, że dużo osób czeka na mój program. W związku z tym zawsze jest to program bardzo przez Was, drodzy Państwo, wykreowany, czyli mówiąc krótko, tworzycie go wspólnie ze mną. Ponieważ każdy program jest interaktywny, zatem też trzeba mieć tutaj świadomość tego i czas krótki, antenowy, zatem, że już linia telefoniczna jest wolna, możecie Państwo dzwonić. Telefon do studia to 700 788 400. SMS-y na wizje priorytetowe to o treści moc 92 544 i SMS do studia o treści moc 7464. Dzisiaj, moi drodzy, jest bardzo ciekawy, jak ja mówię, z punktu widzenia numerologii, z punktu widzenia jantr, planet, aktywności planetarnej, ponieważ zajmuję się od bardzo wielu lat takimi dziedzinami, które są odłamami medycyny alternatywnej, uzupełniając toki terapeutyczne, jakie stosuję od ponad 30 lat. Drodzy Państwo, w mojej karierze zawodowej rozwijały się różnego rodzaju drogi. Drogi, które są zbliżone do tej właściwej drogi, czyli drogi duchowej. Też macie, drodzy Państwo, dzisiaj specjalny rytuał oczyszczania jantrą. To jest rytuał, który jest związany, bardzo prosty, nieskomplikowany, ale też niezwykle skuteczny. Jantra jest jantrą o niezwykłej mocy, ale dzisiaj będę dla Państwa również stosował dla każdej osoby, która tutaj do mnie zadzwoni, poprosi o taką specjalną sferę oddziaływania poprzez tak zwaną złotą jantrę, czyli coś, co reprezentuje określony potencjał dla danej osoby, związany przede wszystkim z jej potrzebami. I tutaj w tym krótkim takim słowie, drodzy Państwo, zapraszam Was również na moją stronę internetową zbyszkopatyk.pl. Również możecie wiele materiałów filmowych zobaczyć w mediach społecznościowych, na Facebooku jestem aktywny, również oczywiście na YouTube, więc tam, drodzy Państwo, możecie zapoznać się z moją sylwetką zawodową. I dlatego jakby tutaj, żeby tylko wykorzystać maksymalnie czas, w którym się dzisiaj teraz znajdujemy, chodzi o to, żeby aktywnie promować tutaj przede wszystkim profilaktykę zdrowia. Co to oznacza? W praktyce chodzi o stosowanie różnych potencjałów zawartych na przykład w minerałach, które się tutaj znajdują przede mną. Również wykorzystujemy moc piramid jaspisowych. To jest bardzo silny generator, to jest bardzo silna energia oczyszczająca krew. I tutaj również możecie poprosić o taką właśnie dla Was, że tak to określę, usługę oczyszczenia krwi poprzez pole siły mocy ducha przestrzeni, który znajduje się przede mną. Krótko mówiąc, tutaj jest taka siła oddziaływania, która reprezentuje określoną siłę uzdrowienia. Ja już robię przekazy uzdrawiające, też z tego możecie korzystać, z oczyszczenia relacji, związków i wielu innych podobnych sfer życia, które absolutnie znajdują się w obszarze mojego działania. Witam również wróżki dyżurujące, które w tej chwili są również już wróżka doradca duchowy, Leokadia jest dostępna i inne pozostałe wróżki, które w tej chwili ze mną współpracują, więc zapraszam Was, kochani, do tego, abyście się kontaktowali i ze mną, i z osobami również ze mną dyżurującymi. No zatem, jak mówią, czas, start. Jest godzina 3:19, ale też, moi drodzy, jest to szczególna godzina, ponieważ jest to przedświt, godziny przedświtu, świt tak naprawdę około godzina 4:16, 15, 16, zależy w którym regionie kraju, będzie wschód słońca. Więc tak jak mówię zawsze, drodzy moi, jest to czas i godziny, które są niezwykle dynamiczne energetycznie, zatem warto korzystać z tej energii nośnej, która jest energią wzmacniającą. Jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie w tym czasie zawsze
Zresztą wszystkie tradycje duchowe, wszystkie tradycje również i religijne, które promują, że tak powiem, poranne wstawanie o godzinie 3:15, najdalej 4:15. To jest właśnie dlatego ważny czas, bo ten czas jest właśnie spełnieniem określonych potrzeb, czyli modlitwy i również przede wszystkim medytacji, kontemplacji i doświadczanie swojego zdrowia. Witam serdecznie. Dzień dobry, Zbyszko Papyk. Jeszcze raz proszę powtórzyć, słabo słyszymy. Kazimierz. Tak. 9.11. 1950. W czym mogę panu pomóc? I moja żona Lucyna, 8 kwiecień, niech pan zapisze. Tak. Znaczy, tak. 8 kwiecień 1949. Tak. Ja chciałbym poprosić pana o oczyszczenie złoto jantro z chorób, ze złej energii, oczyszczenie krwi, bo choruję ja i moja żona Lucyna i oczyszczenie nas oboje. Najpierw mnie, później żona Lucyna. Dobrze, świetnie. Już działam w takim razie. Jakie problemy mniej więcej zdrowotne, na co zwrócić uwagę? Bo żeby tylko tutaj jak najmniej czasu, żeby tracić na rozmowę, a jak najwięcej wykorzystać po prostu na działanie. No, u mnie to choroba, straciłem pamięć, choroba oczu w katarakta, niedosłuch, płuca, oczyszczenie płuc, urządzenie nadciśnienie, choroba oczu, serca. Dobrze. Nadciśnienie u mnie też. Ustawiamy temat. Ja mam taką prośbę, ponieważ ja stosuję uzdrowienie duchowe, to jest poprzez modlitwę, poprzez wsparcie bezpośrednie energetyczne o przekaz, więc tutaj zaproponowałbym tą drogę, żeby od razu zadziałało i z całą pewnością, bo będzie to bardzo najbardziej korzystne w tej chwili. Czy pan się zgadza na taki przekaz? Tak. Trzeba za mną po prostu tylko powtórzyć kilka słów. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza. Ożywczym strumieniem powietrza. Każdego mojego oddechu. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Dobrze. Żeby wzmocnić ten potencjał energii, proszę położyć rękę na klatce piersiowej, na mostku i zacząć ze mną wdychać i wydychać. Ja będę teraz robić przekaz dla pana. Wdychać i wydychać ze mną ustami, nie zatrzymując powietrza na wdechu i wydechu. Bardzo łagodnie, bez żadnego wysiłku. Wdech ustami, wydech ustami. Ręka położona na klatce piersiowej na mostku. Dla wzmocnienia układu kardialnego i układu oddechowego. Wdech ustami, wydech ustami. Łagodnie i z odczuciem tego, co przekazuję. Dobrze. Rękę zsunąć niżej na splot słoneczny. Wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, wydech nosem. I robię przekaz. Wdech ustami, wydech nosem. Rękę zsunąć na pępek, na okolice pępka. Wdech nosem, wydech ustami. Rękę zsunąć niżej, na okolice pęcherza moczowego. Wdech nosem, wydech nosem.
Dobrze, odprężyć się i zrelaksować, dalej przyjmować ode mnie przekaz. A ja robię dla Pana błogosławieństwo oczyszczenia, uzdrowienia. Oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, oczyszczam Cię mocą żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza. Archanielską mocą Archanioła Gabriela, archanielską mocą Archanioła Rafaela, archanielską mocą Archaniela, Archanioła Michała i archanielską mocą Archanioła Uriela. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. I pozdrawiam pięknie. Niestety nie udaje się. I cóż, mamy koniec połączenia, ale tutaj jeszcze dla żony, dla Lucyny. Ta sama intencja, ta sama modlitwa, zawsze, codziennie, najlepiej właśnie w takich porannych godzinach lub też w godzinach kardynalnych, takich jak 12 w południe, godzina 18, bądź te 12 w nocy, są to najsilniejsze potencjały energetyczne. I robię dla Pani Lucyny jeszcze przekaz. Zakładam na Ciebie błogosławieństwo ochrony, uzdrowienia, oczyszczenia wszelkich chorób i wszelkiego cierpienia. I pozdrawiam pięknie Państwa. Aby dokonać takiego radykalnego uzdrowienia, drodzy Państwo, trzeba zawsze stosować tak zwany cykl uzdrowieńczy, czyli w określonym czasie, na przestrzeni konkretnych odcinków czasowych, robię przekazy. I wiele osób, które mógłbym tutaj oczywiście opowiadać, ale nie jest to czas antenowy na to, żeby opowiadać o przypadkach i uzdrowieniach, natomiast wskażę tylko taką drogę, że możecie Państwo oczywiście, tak jak wspomniałem tutaj, i ze mną się kontaktować indywidualnie, ale też przede wszystkim tutaj już linia telefoniczna jest wolna, już możecie do mnie dzwonić i oczywiście pisać drogą SMS-ową, zadawać mi tutaj pytania, w którym obszarze dla Was mogę działać i mogę Wam pomóc, drodzy Państwo. Natomiast oczywiście znajdziecie na mojej stronie internetowej bądź zbyszkopaty.pl, bądź też na Facebooku, jeżeli tam też jesteście obecni, drodzy Państwo, świadectwa osób, które zostały przeze mnie uzdrowione. Myślę, że to jest droga do tego, żebyście Państwo też mieli świadomość tego, że proces zdrowienia to też jest proces czasami długotrwały i to jest bardzo ważne, że na przykład są osoby takie, które ze mną się kontaktują już na przykład od 3 lat z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi się zgłosiły do mnie. Czyli krótko tutaj, żeby nie opowiadać jak poważne problemy, po prostu dokładnie z chorobami nowotworowymi. Zatem cykl comiesięcznego na przykład spotykania się spowodował to, że są wpisy, że oczywiście stosując inne również metody lecznicze, tutaj nie będę się wypowiadał jakby tutaj w tym aspekcie dalej, też nastąpił proces bardzo głębokiej remisji, wycofania się choroby, włącznie nawet z komórką, ponieważ osoby, oczywiście ja wszystkich, drodzy Państwo, namawiam do tego, żeby oczywiście korzystali ze standardowej służby zdrowia, do tego są też potrzebne i laboratoria, żeby mieć cały czas monitoring tego, co w organizmie się zmienia. Mierzę się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, które są bardzo poważne, ale tylko wtedy, kiedy ta osoba jest absolutnie zdeterminowana i otwarta na każdy proces terapii, który będzie dla niej niezwykle skuteczny. I przechodzę już do Waszych SMS-ów. Już rzucimy tutaj temat. Ala, kiedy, powiedzmy, że tutaj rozszyfruję go. Kiedy miłość dla mnie? Cóż, no SMS-y z reguły to są, tak jak widać, drodzy Państwo, pisane jak to SMS-y. Czasem wchodzą lapsusy jakieś tam językowe.
Czy to ten czas, czy ktoś inny uda mi się wyjazd letni? No, tak właśnie, no tutaj muszę to rozszyfrować i sprowadzić do właściwego punktu. No trudno mi tutaj w ogóle rozszyfrować to. Kiedy miłość dla mnie, znam Roberta, 9.12.1971. Domyślam tutaj się, że to Ala pisze, urodzona 20 stycznia 1971 roku. Czy to ten, czy ktoś inny, czy uda mi się wyjazd letni? Już to zobaczymy, jak to wygląda. 20 stycznia 1971. Powiedziałbym tak, że energia księżycowa z energią taką silną, marsową, czasem idzie w parze, ale nie zawsze, ale w Pani przypadku tutaj będzie to dosyć w kluczu, jest Pani w trójkąt, więc ta energia tutaj dosyć mocno krąży i ona nie jest jakby taka stabilna. Natomiast z uwagi na to, że 3 i 9 to mamy piątkę, dwunastkę, same trójki. W pewnym sensie macie dobrą koniunkcję, jeżeli chodzi o układ numerologiczny. Dwójka, dziewiątka. Patrząc z punktu widzenia tutaj Pani, to jest to dobry czas. Dobry czas do romansu, do małżeństwa. Zgodny z wibracjami, dobrym układzie i powinna się ta sfera Wam powieść. Sprawdzę jeszcze bardzo dokładnie tutaj obszar, który związany jest z działaniem. Powiedzmy, że tutaj jest taki dla mnie punkt widzenia przez, ja to powiedziałbym, obszar jednostkowy, czyli generalnie tutaj od Pani będzie bardzo mocno zależało, czy ten, powiedzmy, związek, relacja, czy się bardzo mocno powiedzie, czy też będzie jakiś proces, nazwijmy to tak, jeszcze do przerobienia. Jedno, co mogę tutaj wprowadzić, zawsze to proponuję, nie szukając innych rozwiązań, to przede wszystkim oczyszczę, ustabilizuję energię, bo tutaj jakby ten proces jest najważniejszy. Stabilizacja energetyczna to jest przede wszystkim spojrzeć przez pryzmat czakralny. Czy macie w ogóle energię do siebie spójną, wzajemnie się przenikającą. Czakry serca są bardzo kompatybilne, czakra podstawy również i druga też. Jak widać to wyraźnie, że energia jest między Wami spójna. Oczyszczę, wprowadzę odpowiedni proces. O, świetnie. Czy uda mi się wyjazd letni? Zdecydowanie jest to bardzo dobry czas na relaks, na wakacje. Znakomity, więc tutaj dobrze by było, gdyby kierunek, jaki Pani by na przykład wybrała, południowy zachód, czyli generalnie gdzieś strona Hiszpania i tak dalej, ten kierunek Europy, na przykład jeżeli w Europie. Pozdrawiam serdecznie, następny SMS, moc anonimowo, czy powinienem zaangażować się w biznes, który został mi zaproponowany? Dobrze, spisuję datę. 8. Czy powinienem zaangażować się w biznes, który został mi zaproponowany? Patrząc tutaj w wibracji duchowej, jest bardzo dobry czas i zgodny.
wchodzi Pan w wibrację zgodnych liczb do interesów. W takim najbliższym czasie, jaki można by było sobie tutaj wypromować, to jest korzystne daty, to jest 2-29 każdego miesiąca. Szczególnie dobrym będzie czasem lipiec. Bardzo dobrym jest też w przyjaźni planety Księżyca, to jest i wibracja Jowisza i Słońca. Spojrzeć tutaj trzeba jeszcze w taki układ. Jest Pan w harmonijnych latach. Najbardziej taki przyjazny okres to będzie przyszły rok. Wchodzi Pan idealnie w swój własny harmonijny okres. Teraz też jest zupełnie dobrze. Jeżeli by to były takie sfery jak powiedzmy zawodowe, nauczyciel, dyplomata, powiedzmy jeszcze jakieś inne sfery, na przykład negocjator, reformator i tak dalej, bądź też na przykład biznes, interesy związane z nieruchomościami, nie bez wahania trzeba wchodzić w taki układ. Pozdrawiam serdecznie. Następny SMS. Moc, proszę o oczyszczenie, pisze pani Lidia, urodzona 1 maja, piękna data, 1982. Jest pani po urodzinach, więc jest bardzo dobry okres. A tutaj jeszcze wspomnę dla pana Krzysztofa. Oczywiście mówię tak jak zawsze, artykułując imię, wiemy o kogo chodzi. Nie robić tego przed urodzinami. A tu już wspomniałem, że w lipcu byłby najlepszy okres, ale zrobić wyłącznie jakiekolwiek ruchy, nazwijmy to tak, biznesowe, bądź też umowy nawet do pracy, cokolwiek, by iść w kierunku rozwoju takiego działania biznesowego, zawsze po urodzinach, przed urodzinami jest bardzo ciężki okres. Jest Pan bezwzględnie w tej chwili około 3 tygodni jeszcze w słabym okresie, w którym nie należałoby podejmować decyzji. 59 dni, kochani, przed urodzinami to jest czas bardzo trudny. I przechodzę, wracam do SMS-a pani Lidii. Proszę o oczyszczenie. I już działamy w tej materii. Zrobię dzisiaj, bo jak powiedziałem, moi drodzy, ja mam zawsze remediów bardzo dużo. Jednym z moich takich ukochanych zawsze działań to jest przede wszystkim działanie przez planszę, które znajduje się przede mną, właśnie przez ducha wastu, czyli ducha przestrzeni, który jest odzwierciedleniem naszej tożsamości duchowej, a przede wszystkim odzwierciedleniem nazwijmy tak wewnętrznego kompasa. Siatka, która znajduje się tutaj, o doskonałej geometrii, 8 pól otaczających 9, które symboluje wnętrze, czyli brzuch człowieka. Krótko mówiąc, tutaj znajduje się się jantra, czyli królewska jantra, która kontroluje wszystkie narządy wewnętrzne. Bardzo istotna sprawa. Splot słoneczny to jest oczyszczenie krwi i kontrolowanie wszystkich narządów wewnętrznych, które są narządami życiowymi, czyli wątroba, śledziona, trzustka. Podchodząc tutaj w sferę również żołądka i serca, również schodząc do nerek, to są wszystko organy życiowe znajdujące się w polu centralnym. Dlaczego jest tak istotne wiedzieć, dlaczego tak się tutaj, do czego się to odnosi? Do każdego też również pomieszczenia, które stworzył człowiek, czyli krótko mówiąc miejsca jego życia, jego przebywania, czyli jego własnego domu. To jest miejsce, które jest wypełnione tą energią, taką najważniejszą. Dzisiaj jantrę pokazuję, drodzy Państwo, to jest jantra Saturna. I w sanskrycie nazywają się Shani, czyli bardzo przyjemny, piękny pan, który jest dystyngowanym, eleganckim w ikonografii. Jest Saturn przedstawiany jako mężczyzna. Mężczyzna bardzo elegancki, też bardzo, bardzo surowy. Jest to nauczyciel duchowy. Jego wibracje również znajdują się tutaj z tyłu, prowadzące do portretu numerologicznego i wzmacniania tychże. Jantra jest po to, żeby się wpatrywać w ten punkt centralny, rozwijając jej energię, czyli promieniowanie formy i kształtu. Natomiast wibracje liczbowe, które znajdują się z tyłu tejże jantry, to są wibracje, które wspomagają każdą osobę i dają określony potencjał energetyczny również.
Więc Saturn dzisiaj znajduje się, mieszka na zachodzie. Przy dzisiejszym dniu patronuje właśnie sobocie zawsze. To jest jantra księżyca, która będzie wspierała, więc tutaj Panią będę oczyszczał dzisiaj przez wszystkie jantry, które związane są z określonym układem planetarnym. Wenus. Tutaj znajdują się przede mną przede wszystkim w określonym ciągu liczbowym, ale też również w układzie przekazu aktywności przez jantrę. Słońce, Wenus, Mars, Ziemia, Saturn, inaczej też pod Ziemią jest ukryty Uran, Saturn, Księżyc, Merkury. I to jest jantra odpowiadająca mocy i sile oddziaływania Plutona. A Pluton jest przykryty zawsze Brihaspatim, czyli krótko mówiąc Jowiszem. I w ten sposób aktywuję określoną energię oczyszczenia. Przez uruchomienie mocy planetarnej. Zapewne wszyscy Państwo wiecie, że każdy posiada swoje określone planety w układzie astrologicznym. Te planety, które są planetami dobrotliwymi i tymi, które bardzo szkodzą. Niezależnie od tego, w jakim znajdujemy się okresie, wiele planet może nam szkodzić. I już mamy oczyszczenie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No cóż, niestety połączenie nam umknęło. Dobrze. I już. Lidia, 1 maja 1982. Bardzo ciekawy. Ciekawa data urodzenia. Bardzo duży potencjał, bardzo duża dynamika życia. Często w meandrach przeszkód, ale w kluczu szóstka, czyli bardzo dużo szczęścia w wielu sprawach. Pozdrawiam pięknie. Grzegorz, urodzony 10 września 1966. Czy czeka mnie zmiana miejsca zamieszkania? 10 września. Łyczka wody. Żeby woda była ozdrowieńcza i uzdrawiająca, zawsze, drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, żeby na lewej ręce trzymać kubek czy szklaneczkę, czy jakimkolwiek płynem, nie tylko z wodą. Trzymamy czakrę dłoniową nad kubeczkiem i energetyzujemy choćby kilka sekund. Jeżeli Państwo stosujecie techniki oddechowe, które Wam polecam od lat, to macie jeszcze większy potencjał energii na to, żeby aranżować życie i aranżować przede wszystkim przedmioty do tego, żeby one nam służyły, a nie przeszkadzały. Jak już wspomniałem, promieniowanie formy i kształtów, co to oznacza? Każdy przedmiot, wszystko jest energią, nie trzeba chyba nikogo do tego przekonywać. Każdy przedmiot emituje określoną falę określonej długości, gęstości i częstotliwości. Bardzo często narażamy się na szkodliwe działanie, szkodliwe oddziaływanie magnetyzmu przedmiotów. Jeżeli umiemy wykorzystywać jakby te przedmioty tak bardzo pozytywnie, to oczywiście osiągamy określone cele, jaki jest to, żeby się dobrze czuć i mieć dobre samopoczucie w miejscach i pomieszczeniach. Nie bez powodu, tak jak powiedziałem do Was, tutaj jest 9 pól rozwijających się do nieskończoności, które wzajemnie się przenikają, dając obraz siatki geopatycznej i dając również obraz siatki kosmicznej. Siatka kosmiczna to są trójkąty wzajemnie się przenikające, które dają siłę oddziaływania określonego procesu rozwoju kosmicznej przenikających się fal. I my cały czas tym funkcjonujemy, i więc tutaj nie jest to nic dziwnego, natomiast jest to oczywiście ważne, żeby żyć zgodnie rytmem tych fal, czyli mieć transparentną energię przenikającą ten, nazwijmy tak krótko, wszechświat. Panie Grzegorzu, czy czeka mnie zmiana miejsca zamieszkania?
Generalnie powinien Pan zmieniać miejsca zamieszkania, dlatego że u Pana energia słoneczna jest bardzo transparentna, bardzo mocna. W kluczu również z dnia i miesiąca urodzenia jest bardzo ważne są planety. Te planety to przede wszystkim Słońce i Mars. Co tutaj jest istotne? Bardzo lubią planety takie wędrować w obszarze. Ja oczywiście Słońce wszyscy wiemy i mówimy, że to gwiazda, Księżyc to również oczywiście nie ma planeta, ale trzeba mieć świadomość, że starożytni zawsze nazywali to lak, czyli planeta. No i oczywiście mamy połączenie. Witam serdecznie. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry. Pięknie, dzień dobry, dzień dobry. W czym mogę pomóc i z kim mam przyjemność? Witam serdecznie, Iwona. Tak? Podać może dzień urodzenia i tak dalej? Proszę, no zależy czego mamy dotyczyć temat, tak? Nie, ja nie jestem jakoś tutaj nastawiony na to, żeby koniecznie słyszeć datę urodzenia, ale proszę powiedzieć. Ale to tak powinno chyba wyglądać, dlatego powiem 11.01, godzina 11.10, 1988 rocznik. Dobrze. W czym mogę Pani pomóc? Chciałabym się dowiedzieć, co mogę zrobić, jak to wszystko wygląda, bo chciałabym rzucić pracę obecną. Jak to rzucić? I pójść na swoją własną po prostu... Działalność? Działalność, tak. Świetnie. Zrobić coś na swoim. I czy to jest odpowiedni czas? Bo myślę, że na początku roku to nie wyglądało tak, żebym mogła może tam coś tam osiągnąć, ale czuję, że już w tej połowie w ogóle roku, to myślę, że już mogę. Jestem na tyle zdolna, żeby to zrobić. Jak to Pan widzi? I bardzo dobrze, dlatego że jest to czas, w którym zdecydowanie może już Pani podjąć takie działania. 59 dni przed urodzinami jest to czas bardzo trudny. I raczej nie jest wskazane podejmować jakichś wyzwań, które mogłyby w przyszłości przynieść jakieś niekorzystne plany. Natomiast jest Pani generalnie już w drugim półroczu, za chwilę wchodzimy, więc jest idealny czas. Ponieważ ma Pani tutaj bardzo silny księżyc dla mnie. Przepraszam. Co to znaczy silny księżyc? Z 11 dnia, czyli z dwóch jedynek. Tak. I to on prawda. Stwarza bardzo dynamiczną... To jest ta mistrzowska, tak zwana, dokładnie. Bardzo dynamiczną osobowość. A w kluczu ma Pani trójkę, czyli wchodzi Pani, krótko mówiąc, bardzo silną aktywność Jowisza. Mamy rok Jowiszowy, 2019, więc dla Pani to jest bardzo dobra, kreatywna moc. A co to znaczy, przepraszam, że w kluczu jest trójka? Czyli z dnia i miesiąca. Połączenie tych wibracji. Dla mnie, ja patrząc z punktu widzenia numerologii wedyjskiej, która nie jest na pewno popularna, czyli patrząc z punktu widzenia wibracji duchowej i biorąc wibrację z klucza, czyli z miesiąca, widzę przez pryzmat tutaj przede wszystkim przeznaczenia. Jeszcze wchodząc jakby w relację z okresem roku, jakim się znajdujemy, większość, powiedzmy, astrologów uważa, że nie jest to korzystny okres do różnego rodzaju działań. Natomiast ja uważam, że osoby, które mają wysoki potencjał duchowości, wchodząc w siłę Jowisza, bardzo mają wzmocnione potencjały, czyli mogą podejmować wyzwania, których by w innych okresach nie powinny nawet, nazwijmy tak, podejmować, tak? Co ja tutaj jeszcze widzę? Proszę mówić. Mogę? Tak, słucham Pana. Na przykład ma Pan takie jakby możliwości zobaczenia rzeczy, którymi ja powinnam się zająć w tym danym czasie, tak? W tym danym roku. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Przede wszystkim, jaki by Pani chciała charakter, czego by chciała Pani podjąć? Ponieważ Pani ma tutaj bardzo dobrą potencję do tego, żeby zająć się, nazwijmy tak, nauczaniem innych osób. Wejść w jakiś biznes, który ewentualnie jest związany bardzo mocno z ludźmi. Czyli, no powiedzmy tak, chociażby sprzedaż nieruchomości, jakieś sprawy związane ze sprzedażą, z, nazwijmy tak, z biznesem, czyli który całkowicie jest dużo od ludzi. Innych ludzi.
to nie wchodzi w rachubę tutaj w tym momencie na przykład. I jest taka możliwość, bo jest pani w tendencji samowystarczalnej. Natomiast lekcja karmiczna to jest jednostkowa stabilizacja, czyli poszukiwanie stabilizacji dla siebie i takiej sfery, która całkowicie daje pani zabezpieczenie finansowe i swobodę działania, tak? Czyli będzie cały czas pani szła w kierunku samowystarczalności. Idzie, że powinnam obcować z ludźmi, żeby móc po prostu utrzymać siebie, tak? Jeżeli chodzi o sferę finansową. Dokładnie, jedno drugiemu nie przeszkadza w żaden sposób. Dlatego, że zajmując się powiedzmy takimi projektami, których są uczestnikami ludzie, tak? Czyli krótko mówiąc, tam gdzie jest biznes, bądź też jakakolwiek inna wytwórczość, mówię, zależy, w którym kierunku by się pani chciała udać, tak? Na pewno trzeba dążyć do tego, żeby wejść w tendencję samowystarczalności. Samowystarczalność to znaczy, żeby mieć zabezpieczenie na wszystkich możliwych frontach, żeby pani nie była od nikogo zależna. Rozumiem. A ma pan może jakąś taką jakąś radę po prostu, albo termin, który pan widzi, żeby mi po prostu pomógł ten termin tej tak zwanej samowystarczalności, ponieważ ja oczywiście mam ambicje i tak dalej, ale czasami mam wrażenie, że te ambicje mnie nawet przerastają. Świetnie. Ma pani psychikę ambiwertyka, więc też trzeba jakby wchodzić w taką zasadę, która jest wiążąca przede wszystkim, nazwijmy to tak, potrzeby. To zwątpienia przy księżycu wynikają z elementu wody, tak? I to jakby to terytorium jest dla pani czasami zwątpieniem. Ma pani poczucie takie, że jakieś moje myśli nawet, jak to mówi, projekty mnie przerastają. Proszę się niczego nie obawiać, bo pani jest naprawdę naturę bardzo zdecydowaną, bardzo duży potencjał żeński, więc warto przede wszystkim tę energię wykorzystywać. Gdyby pani chciała coś w najbliższym czasie podjąć, jakiekolwiek działania, to za tydzień mniej więcej mamy już, tydzień to nie jest tak do końca, ale mamy 8, koło 21, 22, 3, 4, mamy przesilenie i wchodzimy od dnia mniej więcej 18, wchodzimy bardzo silną pełnię. Więc warto na przykład, gdyby to było bardzo szybko, wykorzystać całkowicie tę przestrzeń. I wtedy, to jest taki, mówię, najbliższy czas. Przede wszystkim jest jedna rzecz. Pani musi być świadoma tego, że jakby tutaj idąc w zgodzie ze swoją, powiedzmy, ze swoim charakterem, ze swoim żywiołem, to jest, ja to tak nazywam, poczucie bycia królową. Królowa nie może mieć wahań. Mimo, że nią się w ogóle nie czuje, ani nie chciałabym się nią poczuć, tak? Proszę pani, no nie wiele królowych nie chciałoby być królowymi, wręcz przeciwnie, żyć normalnie. Niestety są. Ale się potem przyzwyczajają. Można wzmacniać energię w sobie srebrem, żeby mieć poczucie tej dużej mocy energii żeńskiej. Wykorzystywać jakby tę swoją energię żeńską, ponieważ ona jest bardzo silna i zdecydowana natura. No więc jeżeli się wykorzystuje, nazwijmy to tak, swoją naturę, to wtedy ona nie osłabia i nie powoduje tego, że, bo oczywiście jest taka też sugestia, że dla takiej wibracji jak pani jest zdrowie czasami słabe i wtedy się ono wycisza. No, mamy koniec połączenia, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że wyczerpałem dla pani temat i oczywiście zapraszam do tego, żeby się ze mną jeszcze kontaktować. No i przechodzę dalej do następnych SMS-ów. Moi drodzy, linia telefoniczna już jest wolna, więc zapraszam, dzwońcie. I dalej idziemy w kierunku waszych pomocy i waszych problemów. Tak jak wspomniałem tutaj, skończyłem SMS pana Grzegorza, czy czeka mnie zmiana miejsca zamieszkania. Nawet jest bardzo wskazane, żeby pan zmienił miejsce zamieszkania, żeby się pan poczuł jakby mocno kreatywnie. Powiedziałbym tak, w wibracjach przyjaznych ma pan dwójkę, trójkę i dziewiątkę, czyli księżyc, Jowisza i Marsa. Warto wykorzystywać jakby tę energię do tego, żeby po prostu zmieniać miejsca zamieszkania. Być może tutaj jeszcze, no powiedzmy, data cała urodzenia powoduje to, że ma pan może wątpliwości,
ale gdy przychodzi taki moment, gdy przychodzi taki czas, warto z niego korzystać. Na pewno nie robić tego przed urodzinami, żeby nie mieć tutaj strat energetycznych, wykorzystać absolutnie tę energię na już ten okres jesienny, ale teraz się już można przygotowywać do tego, żeby zmienić to miejsce zamieszkania, jeżeli, mówię, jest taka potrzeba. I pozdrawiam Pana pięknie. Następny SMS. Moc, witam, pisze Pani Basia, urodzona 5 lipca 1957 roku. Proszę o oczyszczenie mnie z klątwy. Sprawdzę, czy rzeczywiście jest taka okoliczność, czy rzeczywiście u Pani jest jakakolwiek założona klątwa. Powiem tak, moi kochani, ja oczywiście robię bardzo wiele remediów i jedną z najpotężniejszych w ogóle ceremonii, jaka jest na świecie i od bardzo, bardzo wielu lat, robię ceremonię ognia, oczyszczenie mocą żywiołu ognia. I jest to bardzo, bardzo szczegółowy i bardzo szczególny ceremoniał, trwający czasami nawet kilka dni, najkrócej kilka godzin. Robię to w intencji od urodzin aż po ostatnie tchnienie. Oczywiście jest to samskara, czyli tak można to określić językiem dalekowschodnim, ale tak, żeby przybliżyć Państwu nazwę, to jest oczywiście taki określony sakrament. I tutaj oczywiście nie wkraczam tylko w sfery, absolutnie są to rytuały świeckie, związane przede wszystkim z Avahana Homa, czyli z ogniami szczęśliwości, czyli wszystkie, nazwijmy tak już, różnego rodzaju remedia zawodzą, to oczywiście trzeba dokonać takiego właśnie rytuału. I chcąc tutaj jakby Państwu tylko naświetlić krótko, możecie oczywiście zobaczyć, wpisując moje imię i nazwisko oryginalne, że tak powiem, autentyczne, ponieważ używam tylko jednego z moich imion duchowych, Mitrach, czyli Przyjaciel Boga, które jest imieniem duchowym. Natomiast pozostałe moje dane oczywiście wygooglacie sobie, moi drodzy, i znajdziecie właśnie bardzo dużo filmów, krótkie, kilkuminutowych form, które pokazują, reprezentują. Można na nie patrzeć, trzeba na nie patrzeć, trzeba ich doświadczać, bo taka jest moc oddziaływania, skupienia się właśnie na ceremonii ognia i doświadczanie tej ceremonii ognia. Ona działa nawet wtedy, kiedy już, że tak powiem, została energia nam wysłana, a jednocześnie jest dobrze. Pani Basiu, wszystko się zgadza. Jest tutaj założona jakaś taka przestrzeń, która można by nazwać ją klątwą, ale ja bardziej patrzę na to jako jak na złożyczenie, więc już Panią szybciutko oczyszczam bardzo silnym remedium, jakim jest purwa. Oczyszczam Cię z wszelkich klątw, usuwam z Twojego życia wszelkie złożyczenia i zazdrość tych, którzy mogliby dla Ciebie płynąć i Ci szkodzić. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. I wysyłam przekaz. Pozdrawiam serdecznie. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą i Pani potrzebami. Okay. Błogosławię Cię, oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Hum. I tak, moi drodzy, pięknie tutaj nam to zadziałało. I zbliżamy się do przerwy.
I witam pięknie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj sobota, 8 czerwca. Drodzy Państwo, piękny dzień, piękna wibracja, bo panowanie Saturna, więc nauczyciela duchowego, który daje bardzo potężny potencjał wiedzy, on jest bardzo szczególny, dlatego że jego szczególność polega na tym, że opiekuje się osobami cierpiącymi, chorymi, opiekuje się dziećmi. To jest jego taka rola współczująca. Warto taki, patrzę tutaj z punktu widzenia numerologii wedyjskiej, warto jest, drodzy Państwo, mieć samoświadomość tego, że uczestniczymy w pewnym procesie kosmicznym i nie bez powodu i nie przypadkiem nazywają się określone dni, tygodnia, nazwami planet określonych, które sugerują bardzo ciekawe, paralelne porównania. Sobota, sabato, Saturn bardzo ma duży wydźwięk, jakby to słowo. W takich tradycyjnych remediach stosuje się przede wszystkim w tym dniu opiekę nad, można tak jakby tutaj przychylność sobie zaskarbić Saturna w tym dniu przez właśnie nauczanie, pouczanie, pewnego rodzaju wolontariat na rzecz innych osób, chorych, cierpiących, ubogich, bądź też właśnie w tym dniu, ja mówię, stosuję często taką zasadę i to nawet tak powiem Państwu z humorem, że osoby, które czasami no właśnie proszą o jakieś datki, które spotykamy w różnych miejscach oczywiście, chociażby gdzieś no, w obszarze jakimkolwiek, gdzie się znajdziemy, tak? No, tutaj nie chcę jakby już rozwijać. Ważne jest to, żeby też zakomunikować takim osobom, że najlepszy czas dla nich duchowego wsparcia jest to czas, w którym by zostali obdarowani na przykład w sobotę. Możemy wtedy ofiarować im jakiś obiad, możemy im ofiarować nawet pieniążki, czyli ofiarować im swój czas, bo to jest bardzo ważne. Saturn lubi uczyć, lubi pouczać, jest, jak już wspomniałem, nauczycielem duchowym. Również Jowisz jest nauczycielem duchowym, ale jego tendencja tak by tutaj troszeczkę jest do obojętności i do większej większego zaangażowania pychy do siebie. W sobotę ja bardzo często właśnie stosuję wszelkiego rodzaju remedia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, Zbyszko Patyk. W czym mogę pomóc? O miłość chciałabym zapytać, kiedy mnie czeka. Mhm. Proszę mi coś przybliżyć, swoją datę, bądź też ewentualnej osoby, której Pani jest zainteresowana, czy ewentualnie... No moja data 2 października 2000 rok. Mhm. 2 października 2000 rok. Czyli rozumiem, że Pani ma w tej chwili 19 lat, tak? Tak. Dobrze. Nie ma Pani w tej chwili partnera, chłopaka, kogoś, kto, kim jest Pani zainteresowana? Nie mam, ja bardziej kobietami jestem zainteresowana. Świetnie. Każdy ma jakieś swoje przywileje, które są dla niego ważne. Generalnie ma Pani bardzo... Ma Pani silną energię kobiecą, zatem generalnie nic mnie tutaj nie zaskakuje. Jest bardzo silny również z rocznika wibracje, jeżeli to jest rocznik rzeczywisty podany mi tutaj 2000, te zera podniosły bardzo mocno wibracje Pani, stąd może mieć Pani taką, że tak powiem, bardzo silną kobiecość, która generalnie płeć w tym momencie jest dla Pani bardzo, bardzo istotna. I to wsparcie. Więc tutaj powiedziałbym tak, no ktoś by powiedział, że te 3 zera w dacie urodzenia mogą bardzo przeszkadzać, bo one rzeczywiście podnoszą bardzo wibracje. Jeżeli w naszym portrecie jakby numerologicznym są zera, one zawsze podnoszą liczbę pierwszą do potęgi. Dlatego wtedy ta energia jest taka troszeczkę niestabilna. Rozumiem, że Pani z tym, co Pani powiedziała, jest Pani szczęśliwa. Ma Pani taką tutaj swoją preferencję i generalnie chce Pani w tym kierunku. Pesymizm i depresyjne nastroje mnie otaczają. No, to jest z dwójki, to jest księżyca. To jest absolutna taka ja mocna... Księżyca.
No, no. Dwójka przynosi właśnie taką dosyć dużą potencję, skłonność do depresji. Ale nie jest aż tak, powiedziałbym, źle. Generalnie może pani tutaj bardzo mocno się jakby od tego też odcinać. Zresztą daje pani sobie radę, bo tutaj ma pani w kluczu bardzo silną energię Jowisza, a więc mądrość. Poradzi sobie pani z różnego rodzaju takimi problemami. Natomiast trzeba bezwzględnie sobie tutaj znaleźć jakby odpowiednią swoją rzeczywistość, odnaleźć się totalnie w tym, co pani czuje, preferuje w sobie, w swoim wnętrzu. Nie bać się kompletnie swojego wnętrza, bo to jest ta wibracja, która w księżycu przynosi czasami lękliwość, ale naturę ma pani bardzo mocno zdecydowaną. To już dzisiaj nawet o tym wspomniałem. Esencja rodzaju żeńskiego, natura bardzo zdecydowana, królowa wśród królowych, wzmocniający metal to srebro, klejnot to perła. Można się w ten sposób dosyć mocno wzmacniać. No, to jest ta bardzo ważna informacja, tak? Uważać na zdrowie, bo jest skłonność właśnie do słabego zdrowia, czyli generalnie depresja może wprowadzić wszystkie możliwe kody. Jeżeli szukałaby pani tutaj rozwiązania takiego, powiedziałbym, uczucia, miłości, no trzeba znaleźć, powiedzmy, w takich projekcjach dat, które są zbliżone, powiedzmy, do pani liczby górowania, czyli jak ja mówię, zawsze pytać o datę urodzenia. Jeżeli ktoś nie chce odpowiedzieć nam szczerze, no to jest jasne, że jego intencje są mało, i nazwijmy to tak, otwarte. 2, 3, 7, 8. Pozdrawiam serdecznie. No i kochani, zapraszam, linia telefoniczna już jest wolna. Zapraszam do kontaktowania się ze mną, a ja tymczasem już przechodzę do SMS-ów. Anonimowo. Proszę o oczyszczenie mojej siostrzenicy. Muszę to powiedzieć, zawsze artykułuję imię albo literę. Danuta w każdym razie. I jej domu. Ktoś prosi, to już nie będę tutaj mówił. Cieszę się bardzo, bo czasami też sam namawiam, moi drodzy, w programach, żeby można zrobić to dla kogoś w intencji drugiej osoby. Co są trudne tematy? Takie, jeżeli często się do mnie zgłaszają osoby z takimi tematami, które, no powiedzmy tak, chodzi o oczyszczenie syna, na przykład alkoholika, czy męża, czy partnera i tak dalej, i tak dalej. Często są osoby bliskie, zauważają rzeczy, których my sami możemy nawet nie zauważyć w swoim otoczeniu, w swoim domu. No dlatego też zajmując się dziedziną taką, będąc konsultantem was tu, drodzy Państwo, to co oznacza? Na pewno słowo Feng Shui to dla Państwa jest znane i słyszeliście wielokrotnie, natomiast was tu jest matką Feng Shui. Dziedziny pochodzące, nazwijmy to tak, sztuki architektury pochodzące z Dalekiego Wschodu, dokładnie z Indii, ale mające bardzo głębokie korzenie, wiele tysięcy lat, osadzone również w medycynie ajurwedyjskiej. Zatem tutaj aranżacja domu, aranżacja miejsca, pomieszczenia nawiązuje tutaj do SMS-a pani, która prosi mnie tutaj o oczyszczenie. Bardzo dobrze, dlatego że właśnie posiadam przed sobą właśnie planszę do oczyszczenia tego, przede wszystkim domów i pomieszczeń, wszelkich użyteczności publicznej i każdych innych rodzajów. Przede mną znajduje się coś cudownego, co dokładnie jest to forma 3D Sri Yantry, która znajduje się tutaj po mojej lewej ręce. No i mam telefon, więc dokończę później. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, z kim mam przyjemność i w czym pomóc? 15 lutego 56 rok. Wczoraj dzwoniłam. Oczyszczaliśmy moją krew, bo mam straszne boleści kolan. No. No i proszę o oczyszczenie również mocą ja. Że tak się zwrócę, pani Małgosiu, droga. Jak się pani czuła przez cały dzień? Czy się nasiliło? Bo może być tak zwany zespół pokroszenia pierwotnego, bo o to nam właśnie chodzi. Czy było po prostu lepiej? Było trochę nasilenie. Było troszkę nasilenie. Smarowałam tam maściami, potem się uspokoiło i powiem, że dzisiejsza, no teraz ta noc, powiedzmy co połowy nocy, nie było aż tak źle. To super, bardzo mnie to cieszy.
właśnie dlatego no, wczoraj nie chciałem pani tutaj troszkę jakby nastraszyć, żeby niczego nie sugerować. Występuje po wpływem energii tak zwany zespół pogorszenia pierwotnego, chwilowy i potem jest ulga. Więc tutaj, żeby minutek nie tracić, to co? Robiliśmy wczoraj z przekazem modlitewnym, czy tylko wyłącznie na obszarze działania? Dobrze, dobrze, Pani Małgosiu. To proszę położyć rękę na swoje kolanko, na nogę. Ja już robię i wspólnie może powtórzymy przynajmniej raz. Boże Wszechmocny Boże, powietrza każdego mojego oddechu, uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Wdech nosem, wydech nosem. I ręka na kolanie. I wdech nosem, wydech nosem. Zawsze przynajmniej 9 oddechów lub wielokrotność 9 aż do 108. Setka wystarczająca. To zajmuje zaledwie całość 20 minut. Wdech nosem, wydech nosem. Proszę się wyraźnie nastawić na pobór energii ziemi. I strzeliła się pani z połączeniem po prostu idealnie. Jest godzina 4:16, jest wschód słońca w tej chwili, jest najpotężniejsza energia. Proszę tę energię chłonąć. Wdech nosem, wydech nosem. Dobrze, rękę przełożyć na drugą nogę. Ważne, żeby nie krzyżować, czyli zamienić, po prostu położyć na drugiej nodze. Dalej wdech nosem, wydech nosem. Świetnie. Przenieś rękę, położyć proszę na pępku w tej chwili. Wdech nosem, wydech ustami. Rękę przesunąć na splot słoneczny pod piersiami, położyć i wdech ustami, wydech nosem. Ale teraz bardzo ważne dla Pani zadanie. Korzystamy w tej chwili z tej wspaniałej mocy, jaką daje nam wschód słońca. Wdech ustami, jak proszę podnieść głowę do góry, tak jakby się Pani dosłownie wody chciała napić z nieba, promieni, wydychając opuścić głowę w dół i skierować w dolne żebra oddech. Nos wtedy zamykamy i wydychamy nosem, tak? Czyli wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, rękę wyżej na klatkę piersiową. Wdech ustami, wydech ustami. Też głowa może być skierowana w stronę nieba. I to jest taki tak zwany zespół anihilacji, czyli rozpuszczenie wszystkich chorób, cierpienia, co się w środku nam zgromadziło. Jak ja mówię, wypuszczenie ducha zła, czyli choroby. Dosłownie, z rozluźnieniem ramion, całego ciała. Pięknie nam to przeszło. Proszę się teraz nastawić na odbiór przekazu ode mnie. Czyli rozluźnić. Dosłownie, tak jakby mieć poczucie, że rzeczywiście jestem tam gdzieś obecny przy Pani. Bo tak będzie. I mamy koniec połączenia, tak? Dobrze. Pozdrawiam Panią pięknie i wracam do SMS-a.
Drodzy Państwo, linia już jest wolna, więc możecie już dzwonić, już korzystajcie z tego wspaniałego momentu, który teraz, jak powiedziałem, jest najpotężniejsza energia całego dnia, całej doby. Wschód słońca to jest ten moment, w którym od tysiącleci człowiek zrozumiał, że ten potencjał energii nośnej jest w tej chwili niesamowity. Jest, można powiedzieć, że najbliżej powierzchni Ziemi. Jonizacja, czyli to, co nazywamy ciałem bioplazmatycznym człowieka, to tak samo ciało bioplazmatyczne posiada Ziemia. I ta energia jest w tej chwili niesamowicie nośna. Dlatego jest to czas modlitwy, skupienia, medytacji. Na całym świecie, w tym momencie, drodzy Państwo, ludzie duchowi doświadczają tej energii, wzmacniają swoje potencjały energetyczne, więc Wy z tego też, kochani, korzystajcie. Jeżeli, mówię, są osoby, które w tej chwili na przykład muszą mieć bardzo ciężki dzień przed sobą, zapraszam, zadzwońcie, napiszcie. To jest naprawdę niewielki, bym powiedział, dar dla siebie. Dzisiaj sobota. Zaznaczam, kochani, jest takie nawet polskie powiedzenie. Wszystko zaczyna się w sobotę, to jest trwałe i mocne. Każdy to wie, czasami są łamane te zasady, że w sobotę rozpoczyna się budowę, w sobotę powinno się wprowadzić do domu, do mieszkania kupionego, zakupionego, wybudowanego. Jest to wtedy dom trwały i długo wieczny i pokoleniowy. Inne dni nie są dobre do takich właśnie przedsięwzięć. Dzisiaj, kochani, broń Boże, nie kłóćcie się z nikim, bo kłótnie, swary, zawiści, złości pozostają na bardzo, bardzo długi czas. Dzisiaj miłość i światło, jak to jest to popularne powiedzenie, a przede wszystkim w sobotę, to przed tym, jak powiedziałem, nauka, pomoc innym ludziom, pomoc chorym, cierpiącym, ubogim. Saturn jest współczujący. Korzystajcie z tej energii. Jeżeli o tym wiemy, to ta energia nam służy. Pamiętajcie o tym, że aniołowie służą nam. I tak mówi zresztą Pismo Święte o tym. To oni mają służyć nam, a nie my im. Taka sama zasada obowiązuje w świecie planetarnym. Planety, loki, inaczej mówiąc językiem sanskrytu, są to miejsca, siedziby, na które my się będziemy kiedyś przenosić, kiedy będziemy na to gotowi. Ja bym chciał mieszkać na Janiloce, czyli na planecie Saturnie czy na Jowiszu, bo to są piękne planety, które właśnie dają doświadczenie duchowe i dają ten świat bardzo, tak powiedziałbym, mocny i bezpieczny. Oczywiście wszystkie są wspaniałe. To nie będę rozwijał nauki tej, tak jak ja mówię. Każdy może to znaleźć, czy znajdzie to w moich wykładach, czy znajdzie to gdzie indziej. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, z kim mam przyjemność? Panie Zbyszku, to znowu ja. Znowu ja, czyli imię proszę przypomnieć. Tak, 11.10.1988. Mhm. Pani Iwona, tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze. Dobrze. W czym mogę jeszcze Pani pomóc? Panie Zbyszku, skoro już Pan jest tutaj ze mną, to ja bym chciała bardzo mocno zapytać. Jeżeli chodzi o sprawy takie sercowe, miłosne, może Pan by coś powiedział, ponieważ mam dwóch takich kandydatów. Ma Pani daty? Jednego mam, drugiego nie mam. Więc podam jednego. Tak. 23 wrzesień, 85 tak. rocznik. Tak. I to jest taki kandydat, którego nawet nie biorę pod uwagę, bardziej biorę pod uwagę tego drugiego, tylko że ten, tego drugiego za bardzo nie znam daty urodzenia. Ale dzisiaj sobie zrobiłam coś takiego, jak położyłam sobie karty runiczne. Tak. I wyszła mi karta Lagus, tylko że odwrócona. Aha. Więc też mam teraz strach. Dylemat. Wie Pani, jak to jest, że czasami tego, kogo się bardzo nie chce, to się niestety z nim zostaje. Znaczy może stety, no bo czasami te doświadczenia, mówię, intuicja mówi nie, a jednak czasami relacje i związki się tak troszkę w tym kierunku udają.
Zaraz zobaczę, czy będzie... Pan mówi o tej pierwszej opcji, tak? Tak. Będzie bardzo wytrwały, bo to jest wibracja 4 z imienia. Tak, czwóreczka to jest imię Mariuszek. Będzie bardzo wytrwały, będzie dążył do tego, żeby jednak pani, i zresztą jest, powiedziałbym tak, z 23 jest piątką, więc on będzie w miarę się starał, powiem tak, intuicyjnie prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że pani wyczuwa, że to jest facet, który nie do końca jakby będzie pewny i stabilny. Piątka, jak to piątka. Ale piątka przekracza ciągle granice. Nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu i w innych przyjemnościach. Więc generalnie będzie dążył do tego, żeby jakby, no, nazwijmy to tak delikatnie, panią, że tak powiem, posiąść. Dokładnie tak. I teraz pytanie, czy pani to odpowiada. Bo w kluczu też jest piątką. W 14. No ale z 14 to jest, wie pani, to jest człowiek bardzo konsekwentny. On będzie bardzo dążył do celu. Uparcie i konsekwentnie. Więc teraz musi pani albo to od razu odciąć, albo ewentualnie w to wejść. Ale osobowość jest dosyć taka, bym powiedział, stabilna. Mimo tych piątek, to raczej bym tutaj prorokował, że raczej powinien być wierny. Aczkolwiek będzie pani miała z tego powodu trochę, bym powiedział, no, rozterek wewnętrznych, bo lubi otaczać się kobietami, lubi z nimi rozmawiać, będzie chciał mieć troszeczkę takiego, no, powiedzmy, wsparcia ze strony kobiet. A nie wygląda, no. No, wie pani, życie płata figle. Także wie pani, a niepodobny. Także wie pani, no musi pani tutaj sama zdecydować. Znaczy pani sobie poradzi, no. Poradzi sobie pani. W razie W to sobie pani poradzi. Ja sobie nie poradzę. Nie, no wie pani, no ma pani tą jedenastkę, no to cóż, no. Poradzi sobie pani. Poradzi sobie pani. Dokładnie. No. A ten drugi, taki, który po prostu nie znam jego... urodzenia. Pewnie na Facebooku widziałam, ale zapomniałam. Imię? W ogóle, także. Imię? Karol. Zobaczmy tutaj. Co my tutaj widzimy? Karol. Dwójka. Wrażliwy. Wrażliwy, tak. Dosyć mocno wrażliwy. Bardzo taki... powiedziałbym, że to jest facet, który jakby panią zaprosił, że tak powiem, na kolację, to na pewno ją zrobi. Tak, jest dosyć wrażliwy, ma bardzo mocną wibrację księżycową i on też, dlatego nadajecie na podobnych falach. Potrafiłby panią zrozumieć. Wchodzi po prostu w takie energie, które dałyby pani szansę dobrej komunikacji z nim. Przede wszystkim czułaby się pani przy nim bezpiecznie, dosyć dobrze, tak bym powiedział, no jak z kumplem dosłownie, tak? Nie czułaby pani presji tutaj takiej energii męskiej. Zdecydowanie by się pani, mówię, poczuła jak z kumplem i generalnie no taki dosyć ciekawy mógłby się stworzyć związek. Tutaj oczywiście z tym pierwszym mężczyzną też, ale to jest tak jak mówię, no zależy co by panią bardziej fascynowało, ponieważ tutaj to był taki był trochę chłopak, trochę facet, wszystko naraz, tak? Bo piątki generalnie takie są. Tak zwany miękki związek. Nie, no, w moim wieku to nie wypada nawet. Nie. Nie. Ale na przykład z tym drugim mężczyzną, prawda? To nawet jest taka sytuacja, że my się znamy już troszeczkę tak, no, ponad rok. Tak. I nic. I nawet się nie widzieliśmy. I to jest niesamowite, ponieważ mamy taką mega wielką mentalność na odległość. Rozmawiamy, wspieramy. Halo, słyszymy się, czy koniec połączenia? Mamy chyba koniec połączenia.
Dobrze. No cóż, pozdrawiam Panią serdecznie. No tak jak ile tutaj byłem w stanie na czasie antenowym tutaj podpowiedzieć, no to oczywiście myślę, że wiele rzeczy Pani tutaj pokazałem. Wracam do Pani Danuty. Proszę o oczyszczenie mojej siostrzenicy i domu. Symbolem domu, oczywiście, tak jak wspomniałem, jest właśnie Meru Chakra, czyli ten symbol, bo to jest symbol czysto świątynny. Te Meru to jest święta góra, na której porównywana do Olimpu, która symbolizuje właśnie doskonałą formę. I w tej chwili oczyszczam dom i oczyszczam Danutę. Posuwam wszelkie przeszkody i wszelkie problemy z jej życia. I pozdrawiam pięknie. Kochani, linia telefoniczna już jest wolna. Jak wspomniałem, godziny wschodu słońca to czwarta, dzisiaj dokładnie 4:16 w centralnej Polsce, czyli dokładnie w Warszawie, gdzie jesteśmy. Ale kochani, to jest zależne od, że tak powiem, szerokości geograficznej w naszym kraju, więc ta jest troszeczkę zmienna, kilka minut zaledwie. I w tej chwili jeszcze ta energia jest bardzo promieniująca. Ta energia trwa około 24 minuty, czyli czas, który jest niezwykle bardzo ważny. To jest też czas, którym te 24 minuty od momentu, że tak powiem, wskazania wschodu, jest to czas tak zwany 24-slabowy, czyli jest to okres, w którym ewidentnie możemy wzmacniać swoją energię. Jeżeli stosujecie w swoim życiu modlitwę, jeżeli stosujecie jakieś inwokacje, jakieś przesłania dla siebie, jakąkolwiek, nazwijmy to tak, sugestie pod swoim adresem. Nie wiem, budzę się dzisiaj, jak jestem piękny i generalnie chcę ten dzień cudownie spędzić, spełnić właściwie. No, spędzić to takie słowo, które no po prostu sam nie lubię, ale powiedziałem. Chcę spełnić ten dzień wspaniale dla siebie. No więc oczywiście wykorzystujcie jakby tę taką inwokację, taką jakąś swoje marzenie, swoją projekcję na ten dzień. Pamiętajcie, sobota jest to dzień, w którym co dzisiaj powiesz, co dzisiaj zrobisz, czy będziesz dzisiaj radosny, czy dzisiaj będziesz zły, czy się z kimś pokłócić. Nie daj Boże, nie pokłóć się dzisiaj z nikim. Zrób wszystko, żeby się z nikim dzisiaj nie pokłócić. Postaraj się być, żeby w tym dniu, bo to jest dzień oczywiście, jak powiedziałem, modlitwy, kontemplacji, medytacji, wykorzystaj tę energię w taki sposób. Spędź go ze sobą. Bądź ze sobą. Spełnij ten czas. Jak musisz dzisiaj, powiedzmy, inaczej ten dzień spełnić w pracy, gdziekolwiek, zrób to. Ale bądź życzliwa, bądź życzliwy dla innych ludzi. I następny SMS. Moc, oczyszczenie, uzdrowienie, ochronę. Anonimowo. Anna. Gardło, serce, kręgosłup, reumatyzm, relacje rodzinne. Żeby pomóc i wyjaśnić, tak? Dziękuję, pozdrawiam. Data fajna, szóstka, no to jest właśnie to. No, w duchowości osoba z Wenus, czyli bardzo silna energia ciągłej dbałości o innych, o rodzinę, co widać zresztą wyraźnie w SMS-ie. Kochani, linia jest wolna, więc dzwońcie również, bo tak naprawdę programu to nam została zaledwie godzinka. To jest bardzo mało czasu na to, żeby wiele jeszcze tematów rozwiązać. Sobota jest to czas taki, który już w tej chwili może niektóre osoby jeszcze się nie położyły spać, a niektóre już wstają. Zapraszam Was, moi drodzy, do tego, abyście korzystali z tej mocy przekazu. Zrobię przekaz fantomowy właśnie, żeby tutaj dla Anny dużo problemów zdrowotnych, więc zrobię ogólny fantomowy przekaz i punktowy na określone problemy zdrowotne. Proszę się ze mną skupić. Wierzę w to, że Pani jest razem ze mną teraz. Zróbmy z inwokacją: Boże Wszechmocny Boże,
ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Teraz wdychamy ustami, wydychamy ustami. Teraz rękę swoją własną na splocie słonecznym. Wdech ustami, wydech nosem. Przekaz uzdrowieńczy na problemy z sercem. Oczyszczenie w tej chwili nerek i usunięcie toksyn. Wdech nosem, wydech ustami. Z organizmu i przekaz w obręb kręgosłupa. U Pani tutaj wyraźnie mi się pojawia w wizji kątowe ustawienie kości krzyżowej ze sklerotyzacją. Przez to powstał ucisk i zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne. Teraz wdech nosem, wydech nosem. Zamknięcie wszystkich obszarów. I zrobię dla Pani przekaz. Proszę się nastawić o przyjęcie energii ode mnie. Błogosławię Cię, oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię. Mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Pozdrawiam. I kochani, na razie już czekam na Wasze SMS-y. Od czasu do czasu muszę odchrząknąć, bo oczywiście trzeba się chronić przed klimatyzacją, a nie jest to takie łatwe. Mamy ją dzisiaj wszędzie. Zatem też oczywiście na każdego wpływa, na mnie również. No i moi drodzy, do przerwy dam dosłownie minutka. Nam została półtorej minutki. Jeszcze możecie napisać, jeszcze możecie zadzwonić. Zawsze ten czas dobrze wykorzystamy. No a jeżeli doczekamy Cię, moi drodzy Państwo, do przerwy, po przerwie się od razu spotkajmy. I kontynuujmy dalej. Program jest interaktywny, zatem tutaj Wasza rola i Wasz udział, drodzy Państwo, jest absolutnie konieczny, bo on daje przede wszystkim nam przestrzeń działania energetycznego. Ja jestem sensorykiem. Moja siła energii i przekazów oczywiście jest związana z problemami zdrowotnymi i z każdym innym, ponieważ możemy wpływać energią na konkretne przestrzenie życiowe. I to jest bardzo ważne, bo bez energii tak naprawdę każdy plan się może nie powieść. Istotą jakby tutaj rzeczy jest to, żeby komponować swoje życie, mieć świadomość tego, że możemy decydować, a nie poddać się niejako energii tak zwanego ślepego losu. Więc jest bardzo ważne, że możecie z tego korzystać i korzystajcie, kochani, i uczcie się tego i bądźcie do tego gotowi. No a teraz zbliżamy się do przerwy, moi drodzy, i zapraszam Was zaraz po krótkiej przerwie dalej do kontynuowania programu.
I dzień dobry, Zbyszko Patyk, witam Państwa serdecznie. Zapraszam do kontynuowania. Te osoby, które już w tej chwili o wschodzie słońca już są aktywne, zapraszam do aktywnego udziału w moim programie. Drodzy Państwo, sobota to dzień wyjątkowy. Sobota to dzień szczególny. W kalendarzu jest to dzień, który rozpoczyna tak naprawdę i wszystkie starożytne tradycje traktowały ten dzień wyjątkowo. Ponieważ sobota to jest ten czas saturnowy, rozpoczęcie różnych nowych projektów, rozpoczęcie, jak wspomniałem już dzisiaj, wprowadzenie się do nowego mieszkania, wprowadzenie się do nowego domu, rozpoczęcie budowy, rozpoczęcie jakichś projektów, cokolwiek dzisiaj rozpoczęte ma długi termin ważności. Ja to tak nazywam. I oczywiście również dzisiaj, jak wspomniałem, jakieś znajomości, spotykanie się. No jest to oczywiście, jak wiemy doskonale, czas weekendu i to jest czas również spotkań. O, już mamy telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam, witam. Ja mam na imię Grażyna, ale proszę o oczyszczenie mojej córki Katarzyny. Tak. 16 lipca 75 i dodanie energii. Jeszcze mam pytanie, czy pracodawca, który jest jej winien, pieniądze odda jej, czy nie? 16.7.75, tak? 16 lipiec, tak, 75. Tak, 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 1.6.7. Proszę Pani, ma córka dosyć, bym powiedział, tak nawet numerologicznie patrząc na to, trudną datę, datę rozstań, datę duchową. Często też jest to taka data, która przynosi straty wielu osobom. Zobaczę, czy jest rzeczywiście szansa na odzyskanie, albo zróbmy inaczej. Ja od razu zrobię oczyszczenie i odzyskanie jakichś pieniędzy czy zaległości. Zrobię dosyć bardzo mocne remedium i tutaj ono właśnie na mnie czeka. Jest bardzo silna jantra, złota jantra, inkrustowana 24-karatowym złotem. Bagalamuki. Już zrobię dla córki rytuał. Niech się tak stanie, zgodnie z moją wolą. Oczyszczenie, zabezpieczenie, ta jantra chroni osoby, a przede wszystkim usuwa przeszkody niezrozumiałe czasami, bądź też nie do pokonania. Tutaj trzeba mi wierzyć, że ja wiem, co mówię, bo dla wielu osób jest to, są po prostu remedia nieznane, nigdy czegoś takiego na oczy nie widzieli, nie wiedzą, o czym czasami mówię, a mówię o bardzo poważnych, starożytnych metodach, które stosuję. Już wspieram, już oczyszczam. Czy córka jeszcze ma jakieś problemy zdrowotne, emocjonalne? Nie. Nie. Myślała, że nerwy, to jakiś podrażniony układ nerwowy. No, o tym mówię. O tym właśnie mówię. Z stresami, no. Mhm, właśnie o tym mówię. Problemami. Ma skłonność, ma bardzo dużo siódemek, czyli skłonności do wycofywania się. Czasami nawet nie umie zawalczyć o swoje, dosłownie. To jest dosyć trudne. Bardzo dobrze, że Pani do mnie dzwoni w tej sprawie, bo ona raczej ma taką tendencję do tego, żeby, no, tak jak powiedziałem, nie umie zawalczyć o siebie. Mam rację? Ale jaki sposób? Właśnie. Trafia chyba na nieodpowiednich ludzi. Czy jest tutaj rzeczywiście taka skłonność? To się w tej chwili już odmieni. Zrobię przekaz oczyszczający. Zrobię w tej chwili przekaz dla niej bezpośredni. Może skieruję w Pani ją tutaj całą uwagę. Proszę sobie córkę w miarę możliwości wyobrażać, tak? Żebym miał jej obraz w sobie, bo Pani mi go wyśle po prostu. Błogosławię Cię, zakładam całkowitą ochronę, usuwam z Twojego życia wszystkie przeszkody. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą.
Świetnie. Pani Grażyno, czy ja mogę pani też w czymś pomóc? No jeżeli mnie to, na to może zwrócić uwagę mam. Mam problemy ze spaniem. Ja już dzwoniłam ostatnio, jak pan był. Mhm. Pan mnie oczyszczał. Zakładam ochronę. Ze spaniem i z pęcherzem, no. Jakby można było mi w tym zakresie. Dokładnie. Dobrze. Proszę położyć rękę właśnie na pęcherzu moczowym. Skupić się, jeśli jest możliwe, to powtórzyć za mną inwokację. Mamy cudowną w tej chwili godzinę do tego, żeby ta energia naprawdę była bardzo mocna. Boże, Wszechmocny Boże, powtórzyć. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Proszę wdychać i wydychać nosem z pełnym skupieniem na pęcherzu moczowym. I wdech nosem, wydech nosem. I przyjmować ode mnie przekaz. Koniecznie przynajmniej 5 minut codziennie oddychać. To jest bardzo niewiele czasu poświęconego. Przed zaśnięciem i po przebudzeniu się podczas dnia przynajmniej 4 razy na dobę, po 5 minut, po 4 razy na dobę. Robić ten oddech, można wtedy jeszcze bardziej stymulować ciało, wykonując ruchy napięciowe mięśni, tak? Żeby miednica zaczęła pracować. Jest mocno osłabiona przepona moczowo-płciowa. Wzmacniać tę przeponę właśnie takimi ruchami, właśnie oddychając. Nie zatrzymywać powietrza na wdechu i wydechu. Przekona się pani, że w bardzo krótkim czasie to będzie poprawa. Zastosować jeszcze kawę mniszkową. Mniszek lekarski kupić, kilka torebek wypalić w piekarniku na 180 stopni do zbrązowienia, lekkiego zbrązowienia. Na zimną wodę, łyżka stołowa na litr wody, gotować to. Od do wrzenia 15 minut po wrzeniu, tak? I pijać sobie taką kawkę, ja nazywam to kawką, bo to ładnie pachnie i przypomina kawę zbożową. Więc mniszek lekarski ma zupełnie inne działanie, kiedy jest zastosowany w takich, no powiedziałbym, tradycyjnym sposobie parzenia, korzeń mniszka lekarskiego, zaznaczam korzeń. I żadne kwiaty i tak dalej, czy łodyżki, tylko wyłącznie korzeń. I w ten sposób przygotować i sobie to popijać. Pozdrawiam serdecznie i już, kochani, linia jest wolna, telefoniczna, możecie dzwonić. Aha, tutaj już pani, już jest następny SMS. Moc anonimowo. Dobrze, jestem przed urodzinami i co można? Czy energie są dobre? Jak wygląda ten rok ogólnie i relacje? Dziękuję. Aha, tu mama pisze w intencji swojego syna. Ponieważ prosi o anonimowość, więc tutaj nie mogę państwu jakby zasugerować, tylko oczywiście odczytuję SMS-a, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Czyli jest tutaj dokładnie w tym kontekście. Czasem jak czytamy SMS tak od początku, to tak czasami się wydaje, że ta treść jest troszeczkę zagmatwana, później widać, że tutaj mama chce spojrzeć na ten temat. Już patrzę, czy energie są dobre. Nie ma żadnego złorzeczenia, nie ma żadnej zazdrości w jego kierunku skierowanej. Jeżeli by nawet się tak wydawało, to ta energia jest bardzo czysta tymczasem. Z przyjemnością założę tutaj dla syna ochronę i założę błogosławieństwo mocą żywiołów. Dobrze. Oczyszczenie i wzmocnienie.
bardzo silna osobowość, bardzo konsekwentny i bardzo wysokomierzący, tak powiem. Generalnie może czasami sprawiać wrażenie takiego człowieka dosyć, no, mówiąc delikatnie, a nie przesadzając, bardzo, bardzo konsekwentnego. Jeżeli by, wprost powiem, żeby go ktoś nadepnął na odcisk, to może być nawet mściwy. Bardzo taki mocny w swoich postanowieniach. Natomiast generalnie osoba bardzo, bardzo taka towarzyska, bardzo jakby kierująca swoją uwagę wśród strony innych ludzi. Zakładam błogosławieństwo, ochronę i uzdrowienie. Witam serdecznie, dzień dobry, z kim mam przyjemność? Halo, dzień dobry. Zbyszko Patek, z kim mam przyjemność? Dominik Falczewski, coś zdrowie się czuję i chcę cię zapytać, czy to jest tako, czy kurwa. Jak to sobotnie. Czasami się spędza czas też w taki sposób. Dobrze. I tak zresztą nie zrozumiałem słów. Zapraszam następne osoby do kontaktowania się ze mną i oczywiście osoby, które mają tutaj problem zdrowotny czy jakikolwiek problem, który mogę rozwiązać. Moi drodzy, sobota też jest bardzo niebezpiecznym dniem w swoim takim wymiarze duchowym. Saturn jest mocą bardzo szczególną, czyli on przynosi bardzo konkretne, wymierne efekty. Co to oznacza? Kiedy mamy w opiece swojej Saturna, zdecydowanie bardzo mocno przynosi konsekwencje tak samo innym ludziom. Ta opieka jest na tyle mocna i na tyle silna, że powoduje oczyszczenie tak naprawdę wokół nas wszelkiego rodzaju przeszkód. Mocą żywiołu zakładam całkowitą ochronę, odsunięcie wszelkich przeszkód, które mogłyby nam w jakikolwiek sposób zagrażać. Dlatego też mówię, Saturn, powiedziałbym tak, postrzegamy go czasami w takiej postaci, że jest planetą, wibracją karzącą. Osoby, które przeciwstawiają się jego planom duchowym, a mają w swoim portrecie numerologicznym Saturna, mają ósemkę, to po prostu ukaże. Osoby, co to znaczy, że Saturn takie osoby ukaże? Jak on w ogóle potrafi ukarać? Osoby, które mają skłonności do wszelkiego rodzaju nałogów. Osoby, które mają skłonności do bardzo nieuczciwego życia. Osłabi, uwięzi, ukaże chorobą bądź śmiercią. Witam, z kim mam przyjemność? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Proszę powiedzieć, z czym problem. Witam. Halo? Pięknie. Słyszymy się doskonale. Dzień dobry, moja imię Jadwiga. Witam panią Mironię. Urodziłam się 6 kwietnia 60 roku. Który rok, proszę powtórzyć? 6 kwietnia 60 rok. 60. Pięknie. W czym ja pani mogę pomóc? Bo w kwietniu z pana dzwoniłam, pani urodzinowe życzenia składał, bram po czasie, a ja panu dziękuję za życzenia. Chciałam takie, żeby pan mnie oczyścił, żebym taką moc, żebym mogła odzyskać pieniądze, które są mi ludzie winni. Mhm. Dobrze. No i jeszcze jedno pytanie. Jeszcze mam jedno. Żeby po prostu, no mam, zdrowie, żeby mi powróciło, bo szwankuje mi zdrowie. Mhm. Dobrze, może no, i w ogóle tak, ludzie tak? Są dla mnie, ja już panu zadawałam te pytanie, ludzie są dla mnie bardzo, no obgadują mnie i tak są nie zazwyczaj. Aha, jeszcze chciałam jedno, czy ktoś, umarła moja mama, mój mąż, w 2007 roku, czy ta dusza jakaś tam, ona jest spokojna, czy ma wpływ jakiś tutaj, czy ma mój dom, czy jest do oczyszczenia jeszcze? W 2007 roku, tak?
Jakąś bardziej zbliżoną datę, gdyby mi pani podała odejścia? 6. No niestety połączenie nam się skończyło, ale zaraz to dokończę. I już pani odpowiem, tak jakby poza anteną, poza połączeniem telefonicznym. Także kochani, to również już jest linia telefoniczna wolna, więc możecie śmiało już dzwonić. Już sprawdzam. Nie widzę w tej chwili tutaj jakichś zmian takich typu, nazwijmy to tak, napięć wewnętrznych powodowanych ciałami astralnymi. Co to oznacza w moim języku? Napięcia energetyczne, które się pojawiają w obszarze wokół nas, czyli bardzo silne zmiany sinusoidy drgań, czyli te wibracje, które bardzo ludzi z większości rozstrajają, są powodowane bardzo często, jak nazywam, migracją duchową. No więc tutaj u pani tego po prostu nie widzę. Natomiast już u pani zakładam oczyszczenie, przede mną jest zresztą jantra o ogromnej mocy, jantra oddziaływająca przede wszystkim właśnie na usuwanie wszelkiego rodzaju przeszkód, również działająca na dłużników i osoby, które w jakikolwiek sposób są nam, nazwijmy to tak, winne różnych, nazwijmy to tak, przeszkód i przede wszystkim winne pieniądze, tak? Bagalamuki, bardzo silne jantry. Mocność jantry, bagalamuki. Wysyłam do ciebie energię uzdrowieńczą, usuwającą z twojego życia wszelkie przeszkody, usuwającą z twojego życia problemy, których nie zawiniłaś, a które mają przynieść dla ciebie konkretny zwrot pieniędzy, które ci się słusznie należą. Zakładam oczyszczenie, uzdrowienie, błogosławię cię mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Zakładam na ciebie całkowitą ochronę i usunięcie z twojego życia wszelkich przeszkód. Niech się tak stanie zgodnie z twoją wolą. I pozdrawiam pięknie. Boże Wszechmocny, Boże, ożyw się strumienie powietrza każdego oddechu. Oczyść się, uzdrowij ciało, uzdrowij serce, uzdrowij duszę. Układam ochronę. Także drodzy Państwo, miejcie świadomość tego, że będąc uzdrowicielem, mistrzem uzdrowienia duchowego, oczywiście zajmując się medycyną standardową i alternatywną od bardzo wielu lat, od ponad 30 lat, moi drodzy Państwo, co oczywiście możecie znaleźć na mojej stronie internetowej zbyszkowaty.pl i również w różnych mediach społecznościowych, też jestem aktywny dla Was zresztą, dlatego że też jest to miejsce, w którym się ze mną kontaktujecie, w którym możecie też korzystać z moich porad indywidualnych, kontaktować się ze mną w taki sposób, bo nie każdy przypadek da się rozwiązać w ciągu kilku nawet, czy nawet dwóch, trzech godzin programu, bo problemy zdrowotne, moi drodzy, jak ja to nazywam, choroba, jak mówię, Pan Bóg nam wybaczy zawsze, natura nigdy, więc trzeba mieć też świadomość tego, że każda choroba i cierpienie raczej nie ma tendencji do samoistnego wycofywania się bez pomocy i bez wsparcia duchowego i emocjonalnego. Uzdrawianie duchowe przede wszystkim to jest prezentacja modlitewna. Witam serdecznie, dzień dobry. Halo? Dzień dobry panie Zbyszku, to znowu ja, jedenastka. Świetnie, ja jedenastka. Witam jedenastkę. W czym jeszcze mogę dzisiaj pomóc? Witam jedenastkę. Chciałam się zapytać o zdrowie mojego taty. Skoro już nie śpię, to i tak postanowiłam sobie zadzwonić. No świetnie, no sobota przed panią. Tak? Jeszcze raz, proszę. Proszę datę powiedzieć. Datę urodzenia. 25 marzec, 56 rocznik. 56? Tak. 1, 9, 5, 6, 7, 3, 1. Na coś szczególnie zwrócić uwagę, czy ogólnie sprawdzamy? Tak.
Ogólnie mój tata miał w grudniu, no, znaczy poprzedniego roku. Jest skłonność do kardialnych chorób. Stycznia. Jeszcze raz? Jest skłonność do chorób serca. Aha, dobrze. Tata miał udar po prostu, no, krwotok wewnętrzny. No, powiedziałem kardialny. Niestety tak... No, no, no. Słucham, słucham. Proszę mówić, proszę mówić. Bo pana słyszę w ogóle. Proszę mówić. Ja dosyć staram się głośno, ale nie jestem w stanie. Znaczy, będę się starał tak głośno mówić, żeby nie potrzeba było połączeń telefonicznych. Dobra. Dobrze. Słyszymy się. No. Także słyszymy. Także tata był w grudniu bodajże i do końca lutego nie wyszedł ze szpitala. Potem wyszedł ze szpitala i miał po prostu udar, tak zwany krwotok wewnętrzny. Który był bardzo mocno tak rozległy, tak. Więc lekarze nawet stwierdzili, że ten krwotok był na tyle rozległy, że to był cud, że mój tata chodzi albo w ogóle sobie radzi jakoś tam, no, w życiu. I teraz chciałam zapytać, bo niestety ja mieszkam daleko od mojego taty, co zrobić i w ogóle jak wygląda sprawa zdrowotna mojego taty? Nie, to nawet nie chodzi o to, co zrobić, tylko chodzi o to, co u mojego taty będzie teraz dalej. Znaczy, powiem tak, to co ja robię, to tutaj jest kwestia przede wszystkim przekazu i uzdrowienia. Pani może zrobić, pani zadała bardzo piękne pytanie, powiedziałem pani jedenastko, zadała pani bardzo dobre pytanie, bo pani może zrobić bardzo dużo. Pani może naprawdę bardzo dużo zrobić. Ja panią w tej chwili bym zaprosił do inwokacji modlitewnej, bo taka jest rola mistrza duchowego. Przede wszystkim robić coś takiego, co, jak powiedziałem, tysiącom ludzi już na świecie, dzięki tej inwokacji, którą ja przekazuję, uratowało życie. Powiem to wprost. Bądź też po prostu wspiera na tyle, że każda osoba, która można je robić w jej intencji. I ja bym, mogę pani w tym momencie udzielić jakby pozwolenia na robienie czegoś takiego w kontekście takim dla siebie i dla taty oczywiście, bo tak, oczywiście telefon? Propagowanie tego jest zabronione. Oczywiście, że tak. Robi pani w tym momencie przez... Można robić z tego raczej bardziej jakoś tak, no nie wiem, bardziej tak... Zawsze można wszystko robić. Przez telefon? Przez telefon przekaz, jaka to jest różnica, czy przez telefon, przez telewizor, bądźmy trochę bardziej kwantowi i zrozummy ideę energii. Energia nie ma przestrzeni, czasoprzestrzeni ani ograniczeń. Nie ma tutaj żadnej... Żyjemy nie, w XXI wieku. Nie, w ogóle, absolutnie. Ja proszę pani, gdyby modlitwa nie działała, no to oczywiście nie działałoby nic, tak? Trzeba mieć tego świadomość. Ale dobrze, pani decyduje o sposobie i wyborze samego działania, natomiast zróbmy to w tym momencie taki sposób. Trzeba zwracać uwagę przede wszystkim na, też musi zwrócić tata na uwagę na dietę, dlatego że mi się tutaj bardzo wyraźnie pokazują narządy wewnętrzne, żołądek, dokładnie, które? Wątroba, mówię, żołądek, wątroba. Szóstki tam nie ma, cukrzycy? No, trzustka jest, na razie jestem w tej chwili na diagramie wątroby i żołądka. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby odtruć wątrobę. Zwrócić uwagę na to, żeby podziałać. Wątroba, śledziona trzustka to są organy, które są bardzo ściśle ze sobą współpracujące. Jeżeli jest dolegliwość jednego narządu, to również jest i drugiego. Ja nigdy nie rozłączam tych narządów. Dla mnie jest jasne, że tak się dzieje i trzeba pracować nad jednym i nad drugim potencjałem energetycznym. Ja to już tutaj wyczyszczę i sprowadzimy tutaj. Jeżeli chodzi o prostatę, na przykład o te narządy poniżej pępka, no, to czy u taty będzie okej? Czy mamy się skupić ogólnie tylko na tych... wątroba, trzustka głównie, bo już teraz wiem, że niestety jest taka sytuacja, że tata ma problem z wątrobą, bo jest uszkodzona trzustką, bo ma cukrzycę, czyli cukrzyca, trzustka to jest tak zwany równoleżnik. A jeżeli chodzi o takie poniżej pępka problemy mężczyzn, powyżej
60. To jest oczywiście, no to jest oczywiste, że tutaj też zmiany są takie, które są. No zresztą przy cukrzycy, jakakolwiek by nie była na dzień dzisiejszy, czy na najjutrzejszy, jakakolwiek sugestia, to jest oczywiste, że problem będzie zawsze z nerkami, bo są po prostu, krótko mówiąc, ładnie zacukrzone, tak? Więc automatycznie schodzi to do tego poziomu, który oddziaływuje. Ja już tutaj oczyściłem, wprowadziłem energię, także dlatego pozdrawiam serdecznie. Mamy koniec połączenia, więc zapraszam następne osoby do komunikowania się ze mną tą drogą. Dlatego ja też, drodzy Państwo, nigdy nie przekonuję nikogo. Mówię, uzdrawianie duchowe to jest uzdrawianie wiarą i uzdrawianie przede wszystkim poprzez aspekt oddziaływania, przez inwokacje, modlitwy, przez sugestie, które są związane. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że są osoby, które wierzą w to lub w to nie wierzą. Ja nie jestem od tego tutaj ani żeby kogokolwiek przekonywać do takiej formy przekazów czy jakiejkolwiek innych sugestii. Mam świadomość, że dzwonią do mnie osoby z bardzo różnych przestrzeni, że tak powiem, życiowych i energetycznych. Ja, będąc, jak wspomniałem, mistrzem uzdrawiania duchowego, nauczycielem duchowym, bo mam prawo takie tytuły nosić od bardzo wielu lat, mam na to określone kwalifikacje i oczywiście, krótko mówiąc, dyplomy, certyfikaty, czyli uznanie osób, które są tym w świecie akademickim, tą przestrzenią zajęte i kształcące, ale również przede wszystkim osoby, które zajmują się przestrzenią duchową, czyli nauczycieli duchowych. I tutaj, moi drodzy, ja sobie to zresztą bardzo cenię, dlatego że zajmując się wiele lat rehabilitacją, zajmując się, jak ja mówię, małymi pacjentami i dużymi pacjentami, nabywałem doświadczenia, które pozwala mi w tej chwili, drodzy Państwo, z Państwem pracować również w takich przestrzeniach, które nazywałem przestrzeniami energetycznymi. Ja zresztą kształcę w kierunkach terapii naturalnych na poziomie, nazwijmy to tak, uczelni pomaturalnych. Zatem kwestia jest tutaj taka, że te dziedziny są bardzo, bardzo w tej chwili, że tak powiem, na świecie wreszcie zrozumiane i postrzegane we właściwy sposób. Trzeba mieć świadomość tego, że dopiero wtedy, kiedy nas bezpośrednio lub osoby nam bliskie dotyczy jakiś problem, jakaś choroba, to dopiero zaczynamy sobie, moi drodzy, sprawę zdawać z tego. Nie bez powodu jest też takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. A jak również zaczynamy akceptować metody, które do tej pory były nam bardzo odległe. Dlatego też ja mówię, wykorzystując jakby w swojej pracy zawodowej bardzo rozległą wiedzę i wiele technik, nazwijmy to tak, związanych z psychoenergetyką, z ochroną energetyczną, widząc efekty tego, tak? Może ktoś wierzyć i nie wierzyć, drodzy Państwo, ja Wam powiem taki króciutki, jednym króciutkim zdaniem i już przechodzę do dalszego działania. Czekając na Wasze połączenie telefoniczne od kogoś, bądź też dalsze SMS-y, powiem króciutko. Moi studenci przechodzą, moi drodzy, bardzo banalny test. Jedno z trzech naczyń, pokazuję w tej chwili naczynie właśnie ceremonii ognia, którą stosuję, możecie ją zawsze znaleźć na internecie i się z nią zapoznać, jak ona wygląda i czemu służy. Moi studenci, jedno z trzech naczyń, które ja naenergetyzuję, jedno z trzech naczyń, odkrywają, wyciągając przede wszystkim czucie wiedzy swojej własnej skupienia i swojej własnej ręki. I zawsze, nie zdarzyło mi się przez 20 lat nauczania, nie zdarzyła mi się żadna osoba, która by nie znalazła naczynia, które ja naenergetyzowałem. Nie zdarzyła się. Więc jaki jest z tego wniosek? Że energia, która się gromadzi na powierzchni wody, którą energetyzuję w takim naczyniu, przez 20-25 minut utrzymuje się na bardzo wysokim potencjale przekazu. I mamy wszyscy, moi drodzy, czucie wiedzy, odczuwanie tak duże, tylko z tego daru nie korzystamy. Pochwalę się, że ponad 20 lat temu uczyłem osoby niedowidzące i niewidzące,
poruszania się w przestrzeni pomieszczeń. Nauczyłem ich odczuwać, wystawiając ręce, w jakiej odległości znajdują się od ściany, od na przykład określić odległość od sufitu, od podłogi, co ułatwiło nie diametralnie ich życie. Mówię tutaj o osobach, które zaniewidziły z różnych powodów, czy to chorobowych, czy powypadkowych, czy jakichkolwiek innych, nie wnikając już w tym momencie, i nagle znalazły się w sytuacji, nazwijmy to tak, totalnie nieporadni, nie potrafiący się w ogóle odnaleźć. Gdzie oczywiście najprostsze czynności, które były do tej pory wykonywane, stały się czymś gigantycznym do pokonania. Energią, kochani, można się błyskawicznie nauczyć, postrzegać świat zupełnie inaczej. Polaryzujemy, mówiąc słowami doktora Stona i Gordona Stona, trzeba mieć świadomość tego, twórcy zresztą metod polarity, trzeba mieć świadomość tego, że polaryzujemy. I polaryzacja polega na tym, że nasze ciało wysyła falę elektromagnetyczną, która od projektów takich jak ściany i tak dalej, inne organizmy żywe, jest odbijana i wraca do nas tym samym podobnym potencjałem i możemy rozczytywać w ten sposób poziomy energii, która się przez nas przenika dokładnie. Nie jest to dzisiaj nic. W każdej pracowni fizycznej możecie zmierzyć potencjał swojej własnej. Na każdej prawie uczelni, a może na wyjątkowych, znaleźć, rozpoznać swój potencjał elektromagnetyczny. Każdy organizm żywy emituje falę elektromagnetyczną. Nieżywy zresztą też. Więc to nie jest żaden problem dzisiaj. To nie średniowiecze. Żyjemy w XXI wieku i wszystko jest świadomość tego, że wszystko jest energią. Nie ma życia bez energii i przekazy energetyczne są to normalne przekazy. Kiedyś się śmiano z pana K, który przesyłał energię przez telewizor czy inne osoby. Moi drodzy, trzeba mieć świadomość fizyki i wiedzieć o tym, że to nie jest przekaz przez telewizor, tylko jak powiedziałem, fala elektromagnetyczna wysłana z każdego miejsca na Ziemi i Wszechświata dociera do każdej istoty. Tak samo energia planetarna. Wierzymy, że Księżyc, kiedy jest pełnia, moi drodzy, ma głęboki wpływ na nas i przede wszystkim daje co? Meteopatom natychmiastową informację o tym, że źle się czują, tak? Natomiast nie wierzymy w to, że Saturn, Jowisz, Mars, Wenus czy Merkury ma jeszcze większą siłę mocy przekazywania do nas. Czy my tego chcemy, czy nie, to i tak jesteśmy cały czas pod wpływem tej energii planetarnej, energii kosmicznej, tak samo energii ziemskiej i wszystkich innych pozostałych istot, które się znajdują w obrębie naszym. Więc kochani, serdecznie Was pozdrawiam, życząc wspaniałej soboty, dobrego dnia. Kończymy się nasz program, więc przyspieszam tempo. Zbyszko Patyk, mistrz uzdrowienia duchowego, a przede wszystkim osoba terapeuta, naturoterapeuta, który Wam pomoże w każdej możliwej sytuacji Waszej życiowej. No i oczywiście bądźcie zdrowi, módlcie się i doświadczajcie miłości i w swoim życiu. Zapraszam do moich następnych programów, szukajcie, kiedy będę miał programy i oczywiście dopełniajcie i spełniajcie swoje życie. Za dzisiejszy program bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Piękny, dynamiczny program, taki zresztą lubię. Do szybkiego i rychłego zobaczenia, moi drodzy Państwo. Do szybkiego zobaczenia.